Dobra, zatankujemy i uciekamy. Haha. Wieszur? Chyba niebezpiecznie jeździć, co? No, niezbyt. Dzisiaj na wypadki były. Gdzie? Tutaj. Tutaj? O kurde. Ale coś poważnego, czy? Motocyklista chyba nie żyje. O kurde, aż tak? Motocykl w mak. O kurde. No zakręcie. Dobrze hamowo, tak? Trzy dni pod rząd wypadki. Aha. No na motocykla? Nie, teraz... Ale tam był ostatnio, nie? Trzy samochody. Bo jechałem właśnie... Dzisiaj motocykl tu. Jeszcze coś ostatnio. Też tu było. No jest... Od nie wiem, słyszałem, że na Lisim Ogonie coś dzisiaj było. Dzięki. Śliska jezdnia czy co? No ja se. Nie. O kurde. To nieciekawe wiadomości. Dwa wypadki. Jeszcze śmiertelny z tego jeden. Ja pierdolę. Szok. Serio, one fajne. Doki. No będę musiał w necie zobaczyć, może będzie coś napisane. No tutaj, żeby były dwa wypadki? Cholera. To naprawdę ktoś musiał nieuważnie jechać. Nie lubię tutaj tej górki, bo kiedyś miałem taką sytuację. Wracałem z kumplami do Bydgoszczy. No nie powiem, jechaliśmy bardzo szybko. Ja tutaj 200 miałem. W ogóle nie znałem tych rejonów. Co się okazało, gościu wyprzedzał. I naprawdę ciepło mi się zrobiło. Ale całe szczęście, wszystko ok. Wracam od dziewczyny teraz. Jest godzina 21:40 i mam tylko ubraną termoaktywną koszulkę i bluzę. No jest trochę zimno, ale znowu nie masz takiej tragedii. Jakbym miał tą swoją kurtkę motocyklową, tekstylną i polar na snowboard, bo zawsze takowy ubieram, no naprawdę by było super.
kurczę, szkoda, że już nikt nie jeździ. Samemu trochę do dupy. No ale co zrobić? Mamy pogodę jaką mamy i... Ale umówiłem się z kilkoma kumplami na sobotę. Wiadomo, każdy pracuje. Szkoła, praca. Tutaj o 16 gdzieś się robi ciemno strasznie. Naprawdę jest masakra, tak się szybko robi ciemno. No a później są już zimno i już w ogóle się nikomu nie chce. A tak ktoś wróci z pracy, powiedzmy kończy o 14, zanim dojedzie do domu, no to dajmy te pół godzinki, bo wiadomo, korki i tak dalej, zależy gdzie kto mieszka. Tego zjeść, czy tam nawet zrobić sobie obiad, to też jest następne pół godziny, już mamy 15. I co, w sumie godzinka, żeby się spotkać i coś tam pojeździć. I się robi ciemno. A w sobotę fajnie, będzie można się tam ustawić od 10. I sobie jakąś trasę zrobić nawet. Żeby nie jeździć bez sensu po Bydgoszczy, nie lubię. Naprawdę, czasami tak jeździliśmy po tej Bydgoszczy, bez celu. Robiliśmy naprawdę po 150 km. A takim odcinkiem, na przykład lajtowo, możemy sobie dojechać do innego miasta i na pewno jest ciekawiej niż u siebie w mieście, bo tutaj wszystko praktycznie znamy, no większość rzeczy. Bo nie mówię, że byłem na każdej ulicy, w każdym zakątku tego miasta. Kiedyś mój kumpel, przypadkowo jechaliśmy po telefon dla niego i na Osowej Górze mnie w takie miejsce zabrał. Naprawdę fajna górka, fajne widoki. Byłem w szoku, że w ogóle coś takiego jest u nas. I pewnie takich miejsc jest jeszcze milion. No ale nie wiem. Z czasem wiadomo, zawsze się coś pozna. Kurde, ale nie jest aż tak zimno. Tutaj w końcu zrobili ten przejazd, ale most jeszcze jest w budowie. Lubię pod tunelami przejeżdżać. Tutaj u nas w Bydgoszczy nie ma takich, z tego co wiem, to są dopiero na południu takie długie tunele. A tam u mnie w Belgii, w Antwerpii naprawdę jest... Takie fajne tunele długie, naprawdę długie, siedzę z 5 minut. Także tam fajnie można sobie porzucać biegami, o, tak to nazwę. Naprawdę ten dźwięk się niesie kosmiczny.